Stadion przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu, stadion mistrza Polski Lecha Poznań. 14 lat polscy kibice czekają na Ligę Mistrzów z udziałem naszego zespołu. Próbowały ŁKS, Widzew, Polonia, Wisła, Legia, Zagłębie. Teraz no, stara się znaleźć drogę do tych elitarnych rozgrywek drużyna mistrza Polski, a więc Lecha Poznań z Poznania kłaniają się. Roman Kołtań, dobry Mateusz wieczór. Borek, 14 lat, szmat czasu. 14 lat wypadków, takiej kroniki piłkarskich wypadków, gdzie nie dane było nam smakować Ligi Mistrzów. To się kiedyś musi skończyć. Po to jest zmieniana infrastruktura, po to jest więcej pieniędzy w futbolu, po to są te ambicje dzisiaj mistrza Polski Lecha Poznań. Proszę Państwa, w pierwszym meczu na stadionie Tofika Bahramowa w Baku 1-0 po bramce Artura Wichniarka. Dzisiaj rewanż w Poznaniu. Tutaj oczywiście Lech jest zdecydowanym faworytem, ale zanim zaczniemy mówić o Sparcie Praga, z którą mistrz Polski oby zmierzy się w następnej rundzie kwalifikacji. Dzisiaj czas na mecz rewanżowy z Interem Baku i oglądamy składy obydwu zespołów. I tak Lech Poznań w bramce z numerem 27 Krzysztof Kotorowski, 2 Seweryn Gancarczyk, 3 Iwan Dżurdziewicz, 5 Manuel Arboleda, 10 Siergiej Kriwiec, 14 Semir Stilić, 17 Sławomir Peszko, 18 Artur Wichniarek, 19 Bartosz Bosacki, 21 Dmitrije Iniacz i z numerem 22 Grzegorz Wojtkowiak. To ustawienie taktyczne Lecha. Czwórka piłkarzy linii obrony. Dzisiaj w składzie Arboleda. Wojtkowiak wraca na prawą stronę na ławce. Zaczyna mecz Kiku za Bandrowskiego w środku pola Dżurdziewicz. Ważne, że wraca do składu Arboleda. On potrafi być bardzo groźny przy stałych fragmentach gry. Dżurdziewicz to też piłkarz o ogromnym doświadczeniu, no ale siła uderzeniowa Lecha to przede wszystkim trójka, Kriwiec, Stilić i Peszko, a przed nimi Wichniarek. To ławka rezerwowych. Buric, Wilk, Kiełp, Drygas, Kikut, Enriquez, a także Mikołajczak. Takich piłkarzy dzisiaj delegował do pierwszego składu i takich też pozostawił w rezerwie trener Jacek Zieliński. Widzimy, już gracze obydwu zespołów są na murawie w towarzystwie trójki, a nawet tak, trójki sędziowskiej. Jako główny ten mecz poprowadzi pan Milorad Marzic z Serbii. I za chwilę skład gości, a więc Interu Baku. W bramce reprezentant Gruzji Georgi Łomaja. Dalej zagrają z numerem 88 Dżawanidze, z 15 Lewin, z czwórką Asioli, 18 Kandelaki, 19 Odikadze, 8 Czertoganow, 13 Czerwenka, 14 Złatinow, z numerem 7 Hadzijew i z numerem 32 doskonale znany polskim kibicom Poszkusz. Za chwilę ustawienie taktyczne drużyny trenera Tskhadadze, wielokrotnego reprezentanta Gruzji. Na szpicy Poszkusz, za nim prawdopodobnie nie Czerwenka, a Złatinow. No tutaj są dyskusje. Dzisiaj Hadzijew, Zakrugowa w pierwszym składzie, Asioli w miejsce kontuzjowanego Żelewa. Złatinow w tym pierwszym spotkaniu bardzo groźny, kilkakrotnie strzelał z dystansu, no i też bardzo groźny operujący z prawej strony Odikadze. To ławka rezerwowych Interu Baku. Agajew, Krugłow, Carson, Zdażdemirow, Rahimow, Abramidze, a także Filipe Machado. Tych piłkarzy pozostawia w rezerwie bardzo dobry znajomy Jana Furtocha. Kiedyś wspólne występy w Eintrachcie Frankfurt, Bundesliga. Zresztą Tskhadadze także próbował swojego szczęścia jako piłkarz, występując na Wyspach, chociażby w zespole Manchesteru City. 1-0 po bramce Artura Wichniarka w pierwszym spotkaniu. To jeszcze trójka sędziowska i kapitanowie ze strony mistrza Azerbejdżanu Władimir Lewin, środkowy obrońca swojej reprezentacji, były reprezentant Polski, także środkowy defensor Bartosz Bosacki. Z drugiej strony asystentami pana Milorada Marzicia są dzisiaj Milovan Ristić, a także Sasza Bogiciewicz. Zanim, jak wspomniałem, Roman, zaczniemy analizować dokładne ustawienie, sposób gry Sparty Praga, liczy się tylko tu i teraz, liczy się ten krok, pokonanie mistrza Azerbejdżanu. Oczywiście, ale ja myślę, że wszyscy mają tego świadomość. Każdy mimo wszystko starał się unikać dywagacji na temat Sparty Praga. Oczywiście jest to kolejny rywal w przypadku awansu Lecha, ale myślę, że tutaj stuprocentowa koncentracja, szczególnie, że dość buńczuczne wypowiedzi gości, którzy uważali, że ten wynik w Baku był niesprawiedliwy. Inne zdanie ma na ten temat trener Jacek Zieliński. Po losowaniu jeszcze zmiana stron i zaczną od środka boiska. Już lada moment zawodnicy mistrza Polski Artur Wichniarek, Semir Stilić, dzisiaj Lech w niebieskich koszulkach, białych spodenkach, białych getrach, natomiast drużyna Interu Baku, białe koszulki, niebieskie spodenki, czy też nawet granatowe i granatowe getry. 13,5 tysiąca biletów dostępnych było w sprzedaży przed tym spotkaniem.
jak Państwo widzicie w tej chwili zajęte przez kibiców te trybuny za bramkami odpowiednio Kotorowskiego, a także Łomaj. Te 13,5 tysiąca biletów sprzedane w 2 godziny, to pokazuje, jaka dzisiaj tu jest koniunktura, jaka jest popularność tego zespołu, czym Lech dzisiaj jest dla Poznania, także dla całej Wielkopolski. Sztylić i Wichniarek przy piłce, więc ci, którzy błyszczeli na boisku w Baku. Rozpoczęli. Iniacz. Od razu zagranie w kierunku Peszki. Tam dobrze ustawiony Kandelaki. Zapowiadają ultraofensywę od pierwszych minut. Podopieczny Jacka Zielińskiego zdradził to w naszym przedmeczowym studiu w Polsacie Futbol Artur Wichniarek, że tak nakreślił plan taktyczny na ten mecz Jacek Zieliński, żeby nie czekać, żeby nie ryzykować, żeby od razu przejąć inicjatywę i tutaj stłamsić mistrza Azerbejdżanu. Bertie Fox, selekcjoner reprezentacji Azerbejdżanu na trybunach dzisiaj stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Dżurdziewicz, Wichniarek do Peszki. Ten starał się odgrywać bez przyjęcia. Blisko Peszki Kandelaki. Dobre 20 minut Sławomira Peszki w tym pierwszym spotkaniu w Baku. Natomiast później jakby troszeczkę schowany, lekko zgasł skrzydłowy reprezentacji Polski, ale wiemy, że Lech jest innym zespołem przed własną publicznością. Jest innym zespołem tutaj na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Oby także jakby tę prawdę potwierdził tego wieczora. Kandelaki. Pokazał się do gry Poszkusz. Czerwenka. Świetne warunki fizyczne Poszkusza. Miał dwie świetne okazje w tym pierwszym spotkaniu. Raz strzelał głową, raz nogą. Czertoganow. Obok Poszkusa jest Manuel Arboleda. Za jego plecami Złatinow. No, ale też będą dzisiaj musieli uważać na tych przebojowych skrzydłowych drużyny mistrza Azerbejdżanu Lechici. Mam na myśli Odikadze, a także Hadzijewa. To może nie są piłkarze znani szerszej publiczności w Europie, natomiast trudni do opinulowania, z dobrym dryblingiem, z dobrą motoryką, także na pewno bardzo uważnie będą musieli grać Grzegorz Wojtkowiak, a także Seweryn Gancarczyk. Odikadze zaczął teraz z lewej strony, Hadzijew gra z prawej. To jest jeden z tych uzdolnionych Azerów, których ma w swoim notesie niemiecki selekcjoner reprezentacji Azerbejdżanu Bertie Fox. Z autu Wojtkowiak, Peszko, obok niego Kandelaki, Peszko, Asioli. Bardzo niedokładne wybicie Brazylijczyka zastępującego dzisiaj w wyjściowym składzie Bułgara Żelewa, tego piłkarza pozyskanego na zasadzie wolnego transferu ze Stiły Bukareszt, którego mieliśmy okazję oglądać obok Władimira Lewina w pierwszym składzie drużyny Interu Baku w pierwszym meczu. Pokazał się teraz Wichniarek. Jeszcze jedna wrzutka w pole karne. Płaska, będzie okazja, strzelał Dżurdziewicz. Jest Krivec. Po raz pierwszy zepchnięty do defensywy zespołu Interu Baku. Peszko, pole karne. Wrócił Czerwenka. Asioli. Kandelaki. Bardzo wysoki pressing teraz Lecha przynosi efekt. Był Peszko, Wichniarek, Artur Wichniarek, strata piłki. Nie koniec akcji. Iniacz. Iniacz, jeszcze Iniacz. Bardzo ładnie tutaj poradził sobie z dwójką pilnujących go rywali, ale strzał defensywnego pomocnika drużyny mistrza Polski niedokładny. Zdecydowanie ze strony Lecha to przynosi efekt. Tak trzeba walczyć o piłkę na połowie rywala. To było ważne, nie stracić tej piłki na 20, 25 metrze, nie narazić się na kontratak. Postanowił to wszystko skończyć strzałem Dmitry Iniacz. Lechici już się ustawili i zaczął od własnej bramki Łomaja. Dżurdziewicz. Ostre wejście Lewina w Sztylicia. Bosacki. Teraz niedokładnie Złatinow. Ale stał dokładnie na linii bramkowej Krzysztof Kotorowski. Także tutaj absolutnie kontrolował piłkę. Nie było przez moment nawet zagrożenia przerzucenia bramkarza Lecha Poznań przez Bułgara występującego w barwach drużyny mistrza Azerbejdżanu. Ale na Złatinowa muszą zwrócić uwagę, szczególną Dżurdziewicz i Iniacz. On pokazał swoją wartość w tym pierwszym spotkaniu. 3-4 razy naprawdę był bliski strzelenia gola. Sztylić. Lewin. Hadzijew. Obok niego Gancarczyk. Wysoko ruszył także do pomocy Sztylić. Radzi sobie Hadzijew. Chyba jeszcze piłka odbijała się od nogi Czerwenki.
i aut dla Lecha. Gancarczyk. Krivec. Krivec. Dżurdżewicz. Gancarczyk. Iniacz. Była szansa rozszerzyć tę akcję do prawej strony boiska. Decydował się na prostopadłe zagranie Dżurdżewicz. Dobrze odzyskał Wojtkowiak do Wichniarka. Ruszył mu za plecy Krivec. Krivec. Ale też odpowiedzialnie w tych pierwszych minutach defensywni pomocnicy drużyny mistrza Azerbejdżanu. Bo tam Dżawanidze świetnie zaasekurowany przez Czerwenkę. Wichniarek. Wichniarek i Krivec. Wichniarek! I bronił Łomaja. No, piękna kombinacja między Arturem Wichniarkiem a reprezentantem Białorusi. Pierwsza interwencja podstawowego bramkarza reprezentacji Gruzji, Łomaj. Pełen energii Artur Wichniarek. Widzieliśmy, wychodzi z pola karnego, pokazuje się do gry, przynosi to efekt. Świetne zagranie Białorusina i od razu z pierwszej piłki światło bramki Artur Wichniarek. Z narożnika boiska Semir Sztirić, szósta minuta spotkania. Już tam walczył w powietrzu Arboleda. Dżurdżewicz. Sztilić. Sztilić. Szukał tam Peszki. Jeszcze Sztilić. Świetnie teraz ogrywa rywala. Sztilić. Peszko. No zepchnięci teraz do bardzo głębokiej defensywy zawodnicy mistrza Azerbejdżanu. Powinien być rzut rożny. Tak jest, rzut rożny. Taka decyzja. Widzieliśmy, był tam rykoszet. Podoba mi się Lech. Bardzo aktywni, też zdecydowani. Wiedzą, że tutaj, tu i teraz rozgrywa się przyszłość klubu. Ich przyszłość. Ten dwumecz ze Spartą Praga, nawet przegrany, oznacza grę w eliminacjach Ligi Europejskiej. Wygrany oczywiście oznacza play-off o Champions League. Kluczowe wyeliminowanie Interu Baku. Wichniarek, Bosacki, Arboleda szukają sobie miejsca w środku pola karnego. Teraz trzeba uważać. Odikadze, czwórką wychodzą w tej kontrze mistrzowi Azerbejdżanu. Odikadze jest w polu karnym już. Poskurz jest także z Łatinow. Nie sięgnął piłki Gancarczyk, ale też udana interwencja wracającego Wojtkowiaka. Na takie straty piłki muszą Lechici uważać, bo widzieliśmy, że do pewnego momentu bardzo dobrze rozprowadzona ta kontra przez drużynę Interu Baku. Peszko. Iniacz. To było zaczytelne. Przejęta piłka przez Hadzijewa. Hadzijew. Włącza się Mdżawanidze. Mdżawanidze i Czerwenka. Przetrzymał piłkę w środku pola doświadczony Czech do Kandelakiego. Wojtkowiak, Wichniarek i Asioli. Sztilić do Wichniarka. Wspaniałe podanie. Jeszcze z lewej strony jest Peszko. Także w polu karnym Sztilić, Wichniarek. Peszko i świetna interwencja Łomaji. Ależ fantastyczna akcja Lecha. Widzieliśmy, jaką techniką dysponuje Sztilić, 22-letni Bośniak. No i później też bardzo dobre dośrodkowanie Artura Wichniarka. Zobaczmy, to nie była łatwa piłka. Z powietrza uderzał Peszko. Sztilić na desancie w zespole Interu Baku. Poszkus, także Odikadze. Nie przejął piłki Arboleda. Jeszcze Wichniarek. Krivec. Iniacz. Arboleda teraz w roli środkowego Sztilicia. Napastnika. Sztilić, narożnik pola karnego. Sztilić, jest Arboleda, Łomaja! Trzecia szansa Lecha Poznań. Po raz pierwszy oglądaliśmy w polu karnym rywala, jak niebezpieczny jest Kolumbijczyk Manuel Arboleda. Tak, na początek przygody z Pucharem UEFA w sezonie 2008-2009 strzelił dwie bramki Friedrichstadt. Teraz widzieliśmy, nie cofnął się po tym stałym fragmencie gry. Bardzo groźne uderzenie, ale też Łomaja świetnie broni na linii. Refleks to atut gruzińskiego bramkarza. Dośrodkowanie Krivca trochę za krótkie. Będzie miał Białorusin okazję do poprawki. Krivec. Iniacz. Trzeba przejąć tę piłkę. Wichniarek tutaj pracuje. Kolejny sprint napastnika Lecha Poznań. Dżurdżewicz. Jest przejęta piłka. Można to ustawić, uspokoić. Dżurdżewicz do Krivca. Aut dla Lecha.
duże tempo rozgrywania akcji. Widać świeżość w piłkarzach Lecha, więc sprawdza się to, co mówił trener Jacek Zieliński, że ta świeżość musi przyjść. On musiał kalkulować przygotowania aż do początku grudnia, bo 16 ligowych kolejek, no ale też musiał kalkulować rywalizację z Interem Baku w drugiej rundzie kwalifikacji Champions League. Stilić, teraz miękko do Krivca. Zabrakło dokładności tym razem Bośniakowi. Czerwenka, Hadzijew. Balans ciała, próbował tam przeszkadzać Gancarczyk. Muszą wracać Lechici. Proszę zobaczyć, Wichniarek teraz na pozycji lewego obrońcy, tutaj wspierający Iwana Dżurdziewicza. Mdżabanidze, Czerwenka, Złatinow, Iniacz, Gancarczyk, Peszko. Ładnie teraz zagrali piłką w środku pola. Krivec, Peszko, nie ma spalonego. Hadzijew, wciąż Hadzijew, zaawansowany technicznie młody reprezentant Azerbejdżanu. Teraz Czertoganow nad bramką Kotorowskiego. O, widział, że był troszeczkę wysunięty Krzysztof Kotorowski, stąd decyzja o uderzeniu piłkarza, który ma korzenie ukraińskie, obywatelstwo Azerbejdżanu. Natomiast muszę powiedzieć, że Hadzijew, świetna zmiana w tym pierwszym spotkaniu. Obok Bułgara Złatinowa i właśnie Gruzina Odikadze, to był najlepszy piłkarz Interu Baku. To potwierdza tutaj jak na razie na murawie przy Bułgarskiej. Wichniarek, Stilić. Zdecydowana kolejna interwencja Lewina. Czerwenka, Mdżabanidze. Czertoganow, Złatinow, Hadzijew, przy nim był Gancarczyk, jeszcze raz Mdżabanidze, za dużo miejsca ma w środku teraz Złatinow, to od razu zaowocowało dokładnym podaniem do Poszkusza, ten lekko spychany przez Bosackiego, który teraz patrzy w kierunku defensywnych pomocników, że no na tak dużo Złatinowowi pozwalać nie można. To jest piłkarz zaawansowany technicznie, dobrze dryblujący, dysponujący dobrym podaniem. Notabene były zawodnik bułgarskiej młodzieżówki, kiedyś występujący czy w lidze Białorusi w Dynamie Mińsk, czy też w Litewsie Łowecz, a więc w dużo lepszych klubach niż drużyna mistrza Azerbejdżanu. Niekoniecznie lepiej płacących, bo to jest właśnie pokusa, która powoduje, że Gruzini, Bułgarzy, Litwini wyjeżdżają do Azerbejdżanu. Tam można naprawdę w miesiąc zarobić ładnych kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Peszko, dobrze ustawiony Asioli, Iniacz. Teraz za lekko do Peszki, ale zdołał przerwać tę akcję rozpoczyną mistrzowie Azerbejdżanu. Powiedzmy może kilka słów, jak skonstruowana jest drużyna trenera Sehadze. W bramce Gruzin, w linii obrony dwóch Gruzinów, Azer, a także Brazylijczyk. W linii pomocy mamy Gruzina, dwóch Azerów, a także Czecha i Bułgara. I wysuniętym jest ten bardzo doświadczony reprezentant Litwy, Robertas Poszkus. No, globalizacja pur. Rozmawialiśmy z Bertie Foxem przed tym spotkaniem. On powiedział tak, dwóch gra w podstawowym składzie, dwóch jest bardzo ciekawych, no ale widzimy, ilu obcokrajowców potrafi zatrudniać zespół mistrza Azerbejdżanu. Na spalonym Artur Wichniarek. Pierwsze 10 minut w bardzo dobrym tempie rozegrane przez drużynę mistrza Polski. Minimalny spalony metrowy. Jedna bardzo groźna kontra drużyny Interu Baku, chociaż zabrakło tam dokładniejszej finalizacji tej akcji. Teraz od 2-3 minut jakby lekko spadło tempo tego spotkania. To jest naturalne, bo oczywiście nie można cały czas grać na takich obrotach, jakie oglądaliśmy w pierwszych 8-10 minutach gry. Lewin do środka. Czerwenka i Asioli. Czerwenka. Pięciu zawodników Lecha teraz na połowie mistrza Azerbejdżanu. Przyjęta ta piłka na moment przez Iniacza, kierowana do Złatinowa i jeszcze Złatinow zaprasza do tej akcji Gruzina Mdżabanidze. Nie opanował piłki Hadzijew i rozpoczynają mistrzowie Polski. Otrzymujemy informację, że w spotkaniu rewanżowym drugiej rundy kwalifikacyjnej Sparta Praga prowadzi z Lipawą 1-0. Pierwszy meczu 3-0, więc no praktycznie już prażanie mogą być pewni w tej chwili awansu do
trzeciej rundy kwalifikacji. Lech także z korzystnym rezultatem, bo tutaj oczywiście ważny jest dwumecz i cały czas tutaj funkcjonuje jakby w końcowym rozliczeniu ta zaliczka, którą zapewnił Lechowi w pierwszym spotkaniu Artur Wichniarek. Kolejna akcja Lecha, jest Sztirić do Peszki. Peszko przebija się w polu karnym, ale tym razem zdaniem arbitra no, walczył zdecydowanie za ostro w starciu z Gruziną, z Gruzinem Ilią Kadelaki. Bo walczy o piłkę, podoba mi się też, że żadnych gestów niepotrzebnych nie wykonał, jak to czasami ma w zwyczaju, zbyt dużo kartek. Łapie 11 żółtych w tamtym sezonie. Też pamiętamy kartka z Brugią, druga, która wyeliminowała go z rewanżu na wyjeździe, a więc naprawdę musi uważać ten bardzo zadziorny zawodnik Lecha Poznań. Pracowały łokcie Robertasa Poszkusa, teraz jakby wylicza te sytuacje, w których zdaniem jego grał nieprzepisowo reprezentant Litwy. Oto właśnie uderzony kapitan Lecha Bartosz Bosacki już się podniósł, już zaczyna grę Krzysztof Kotorowski. Robertas Poszkus, ciekawy piłkarz, kiedyś gracz Widzewa, Polonii Warszawa, ale przede wszystkim przez 3 sezony Kryli Sowietów, w której strzelił 24 bramki w lidze rosyjskiej. Później był także epizod w Zenicie Sankt Petersburg, w którym strzelił 3 gole. No i teraz zarabia już w barwach Interu Baku. Faulowany Gancarczyk. Gancarczyk do Sztiricia. Odskoczyła piłka Bośniakowi. Hadzijew, Mdżawanidze. Mdżawanidze i Lewin do Poszkusa. Niezbyt dokładne zgranie piłki w wykonaniu Arboledy. Od Ikadze do Czertoganowa. Otwarta ta lewa strona boiska. Tam włączył się Kandelaki. Nie zauważył go chyba partner. Piłka do Hadzijewa i udana interwencja Seweryna Gancarczyka. Jeszcze przy tym ataku lewego obrońcy Lecha Poznań ucierpiał skrzydłowy mistrza Azerbejdżanu. Widzimy, jak zagarnięta takim troszeczkę ciosem karate ta piłka przez Seweryna Gancarczyka. Była to nakładka. Z narożnika boiska Gruzin Odikadze, prawonożna, więc piłka odchodząca od bramki Kotorowskiego. 5-6 teraz graczy mistrza Azerbejdżanu w 16 Lecha. Gancarczyk, Hadzijew. Hadzijew i Odikadze nie wyszli. Lechici, jeszcze okazja, ale strzał nad bramką. Próbował Brazylijczyk Asioli. Szukają swojej szansy piłkarze Interu Baku. Nie chcemy tu rysować czarnych scenariuszy, ale no, wynik 0-1 spowodowałby konieczność rozgrywania dogrywki. Stąd bardzo zacięty mecz, twardy. Myślę, że za chwilę sięgnie po żółte kartki, jeśli ta gra będzie dalej tak ostra. Agresywnie gra napastnik drużyny mistrza Azerbejdżanu Robertas Poszkus, ale też widzimy, że nie przebierają w środkach obrońcy. Przed chwilą widzieliśmy ostre wejście Lewina, teraz bardzo zdecydowanie interweniował Mdżawanidze. To było oczywiście wejście faul. Przez dłuższą chwilę nie podnosił się z murawy Siergiej Kriwec. Opuści Białorusin na chwilę boisko. Przez moment Lech w dziesiątkę. Rozpoczyna Gancarczyk. Przez środkowych obrońców Arboleda i Bosacki. Wrócił Kriwec. Arboleda. Bosacki. A teraz nie kwapią się stoperzy, żeby wprowadzić tę piłkę. Cofnął się pod nich Iwan Dżurdżewicz. Jeszcze raz Dżurdżewicz. Aktywnie Kriwec. Kriwec i Iniacz. Ruszył prawą stroną boiska Wojtkowiak. Zawahał się Iniacz. Jeszcze raz przez Kriwca. Ponownie Serb. Iniacz. Na spalonym Sztylić. Tutaj zabrakło, wydaje mi się, decyzji jednak w rozpoczęciu tej akcji, bo najpierw bardzo dobrze włączał się prawą stroną boiska Wojtkowiak. Później kompletnie niepilnowany z lewej strony boiska był Gancarczyk, a to zwlekanie gdzieś później przełożyło się jednak na zagranie nie w tempo i złapany w pułapkę offside'ową Semir Sztylić. Lewin. Asioli. Dobre zagranie Czertoganowa do Czerwenki. Hadzijew. Mdżawanidze. Czerwenka, przy nim Arboleda. Dobra interwencja Kolumbijczyka.
Ale po tych pierwszych minutach, w których zostali stłamszeni, zepchnięci do rozpaczliwej defensywy, w tej chwili no, zaczynają ożywać w tym meczu piłkarze mistrza Azerbejdżanu. Coraz częściej zaczynają grać wysokim pressingiem. Próbują także utrzymać piłkę kilkoma podaniami na połowie Lechitów. Także no, to jest chyba taki sygnał, żeby wrócić do tego, co Lech prezentował w pierwszych fragmentach tego meczu. Odzyskana piłka przez Hadzijewa. Leży Dżurdzewicz. Jest Hadzijew. Ogrywa Gancarczyka. Asekuruje Dżurdzewicz. Bardzo groźny zawodnik. Trochę nadużywa dryblingu, ale czuje się pewnie z piłką przy nodze. Iniacz. Krivec. Musi się pokazać do gry Krivec. Musi ciężar gry brać na siebie także Stilicz. Teraz podszedł pod środkowych obrońców Bośniak. Kandelaki. Zgasił tę trudną do przyjęcia piłkę, świetnie, ale kończy się to stratą po pressingu Wichniarka. Peszko. Mdżawanidze. Lewin. Wymiennie pokazują się od razu stoperom Czerwenka i Czertoganow. Też widać wzajemne zrozumienie Azera z Czechem. Za lekko Czertoganow do Poszkusa. Stilicz. Jeszcze Stilicz, troszeczkę zabrakło tutaj mu podpowiedzi ze strony któregoś z kolegów, ale przy piłce Lech, Krivec. Krivec, faulowany przez Lewina. Krivec teraz częściej przy piłce i bardzo dobrze. Białorusin ma ogromne doświadczenie z Batę Borisow, grał z tym klubem w Champions League. Wie, o co toczy się gra dziś na murawie przy bułgarskiej. Siergiej Krivec przy piłce. Dwuosobowy mur ustawił Łomaja. Peszko, Stilicz, Wichniarek, Arboleda, Bosacki w polu karnym. Wszystko zamyka po prawej stronie boiska Grzegorz Wojtkowiak. Jak to rozegra Krivec? Dobrze ustawieni ręka. Gracze drużyny mistrza Azerbejdżanu. Poszkus do Złatinowa. Poszkus, Złatinow. Poszkus i Iniacz. Szansa mistrza Azerbejdżanu. Poszkus! Na nasze szczęście nie rozegrał tej akcji. Troszeczkę tutaj zgubił rytm biegu. Ta piłka jeszcze gdzieś tam mu skoczyła i to w znacznej mierze uratowało Lecha w tej sytuacji. Ale popatrzmy, no, z jaką ładnie wymienili swobodą piłkę. Kapitalnie, po trójkącie. No ale to, co charakteryzuje Poszkusza, co już widzieliśmy na murawie stadionu Tofika Bahramowa w Baku. No, on jednak jest surowy technicznie. Kotorowski. Lewin. Czertoganow. Kandelaki. Kandelaki i Odikadze. Odikadze na pole karne. Poszkus. Niebezpieczna znów sytuacja. Jeszcze tam zamykające akcje Hadzijew muszą obudzić się z tego letargu Lechici. Ten wysoki pressing naprawdę był bardzo pożyteczny w tych pierwszych minutach. No, tutaj próbował Poszkusz tak trochę w stylu Wichniarka strącić piłkę w kierunku bramki. No jest to oczywiste, że nie da się grać wysokim, agresywnym pressingiem przez 90 minut, że to są takie fragmenty w meczu ważne, kiedy drużyna może szybko odzyskać piłkę, zyskać przewagę, stworzyć sytuację bramkową, ale później jednak no, wymaga się większej odpowiedzialności, organizacji gry, ustawienia tutaj, hamowania akcji rywala. Widzimy, poderwał się trener Tschadadze, Dżurdzewicz, Wichniarek. Sugerował swoim piłkarzom wymianę pozycji, żeby ten jego zespół jeszcze bardziej był nieobliczany dla mistrza Polski. Dżurdzewicz, Iniacz w kierunku Wichniarka, ale na głowę Asiolego, Złatinow, Poszkus, Czertoganow, wraca Krivec, Gancarczyk, Krivec, teraz czwórką atakuje Lech, Krivec. Krivec kompletnie nie zrozumiał się z Peszką, a do tego jeszcze to zagranie było niedokładne. 24 lata. Piłkarz, który kosztował 400 tysięcy euro. Piłkarz, który można powiedzieć, chce tutaj w Polsce się rozwinąć, aby trafić do jednej z silnych lig Zachodu. Ośmiokrotny reprezentant Białorusi. Zaniepokojony jest, widzimy to, trener Jacek Zieliński. No stoją zresztą obaj trenerzy. Jacek Zieliński przy drugiej ławce rezerwowych
bardzo sugestywnie i emocjonalnie reagujący Chadadze. Sztylić niedokładnie teraz zagrywa i tak odgwizdany, spalony Artura Wichniarka. Pokazuje sędzia wyraźnie, że wracał ze spalonego doświadczony napastnik. Przyjechał, tak jest, widzimy, spalony. Przyjechał do Polski, mając 49 bramek w pierwszej Bundeslidze, 38 w drugiej, dwukrotny król strzelców. Słaby poprzedni sezon, ale trzy poprzednie sezony naprawdę udane w barwach Arminii Bielefeld. Teraz świetna interwencja Arboledy i Wichniarek. No, widzimy, że teraz wraca Wichniarek, wspomaga także pomocników w rozegraniu. Dżurdżewicz troszeczkę się pogubił, ryzykownie Iniacza. Arboleda musiał ratować się wybiciem. Główkuje Asioli z Łatinow. Więcej dokładności potrzebne jest w grze Lecha Poznań, zwłaszcza w środkowej strefie boiska. Czerwenka zagrał ręką. Dżurdżewicz. Sztylić. Za łatwa strata Bośniaka. Walczy o odzyskanie piłki. Ale od rzutu wolnego zaczynają. Złatinow. Dobrze, że walczy. To jest coś, czego tak naprawdę Sztylić się uczy. Miał o to pretensje do niego poprzedni trener Franciszek Smuda. Pod niego ustawił całą taktykę. Próbował zmienić to ustawienie trener Jacek Zieliński na początku poprzedniego sezonu na 4-4-2, gdzie Sztylić był klasycznym środkowym pomocnikiem, jednym z dwóch, ale no, nie pracuje na tyle w defensywie, żeby stosować to ustawienie. Stąd dwie szóstki i Sztylić przed nimi. Na pewno będzie musiał walczyć o miejsce w reprezentacji. Tam są Misimowicz, Pjanić, także Salichowicz. Wszyscy, niesamowita konkurencja w reprezentacji Bośni. Znakomicie piłkarze grający odpowiednio w Lyonie, w Wolfsburgu, także zespole Hoffenheim. Natomiast to też musi... Ma za sobą debiut w tej reprezentacji. Zobaczmy tę akcję. Peszko, faulowany. Wracając do stylicy, ja myślę, że też musi przełamać taką pewną barierę, bo to jest piłkarz o naprawdę niesamowitych umiejętnościach. Wspaniałym prostopadłym podaniu, bardzo szybko myślący, podejmujący decyzje. Natomiast mam takie wrażenie, oglądając Sztylicia, że to jest piłkarz znakomicie grający w momencie, kiedy Lech gra dobrze. Natomiast przydałoby się od takiego piłkarza wymagać jednak tego, że kiedy zespołowi idzie średnio, to tę drużynę jest w stanie pociągnąć do zdecydowanie lepszej gry właśnie Semir Sztylić. Mamy pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. Czerwenka. 34-letni Czech za ten bardzo wyraźny faul. Szarżował skrzydłem w swoim stylu. Ten fighter Lecha Poznań. Sławomir Peszko. 27 minuta spotkania. Rozpoczyna od rzutu wolnego Sztylić. Jest Wichniarek. Zamknie to wszystko Wojtkowiak. Jeszcze Wojtkowiak. Płasko do Dżurdżewicza. Hadzijew. Zagranie po linii do Poszkusa, ten popychany przez Arboledę i odrzutu wolnego Azerowie. Tak jest, przewinił Kolumbijczyk. 100 meczów w polskiej ekstraklasie, 13 bramek. Widzimy, no tutaj chciał sprytnie zagrać, wybić z rytmu biegu Poszkusza. Dostrzegł to jednak arbiter. Lewin. On zaczyna od rzutu wolnego. Czerwenka. Lewin. Od razu rusza do stopera drużyny mistrza Azerbejdżanu Artur Wichniarek. Peszko. Asioli. Z lewej strony niepilnowany Kandelaki. Asioli. Zacznie Mdżawanidze. Powiem tak, nie odpuszcza walki o piłkę. Sztylić, naprawdę jestem zbudowany tym, że no nie jest pasywny w grze defensywnej. Rozgrywający z Bośni. Raz jeszcze Mdżawanidze. Przesunęli się o kilka metrów. Są już na połowie Lecha Poznań mistrzowie Azerbejdżanu. Mdżawanidze. Pokazują się do gry z Łatinow. Także Hadzijew. Właśnie z Łatinow. Mdżawanidze. Hadzijew. Arboleda. Zaczyna Lech. Cały czas żyje, cały czas podpowiada trener Chadadze, który po tym pierwszym spotkaniu jednak twierdził, że jego zespół troszeczkę się spalił psychicznie, że zagrał dużo poniżej oczekiwań i własnych możliwości. Dzisiaj no świetne te pierwsze fragmenty w wykonaniu drużyny mistrza Polski, natomiast no w tej chwili trzeba powiedzieć, że tanio skóry nie sprzedają mistrzowie Azerbejdżanu. Tutaj potrafią skutecznie walczyć, stawiać czoła zespołowi gospodarzy. Mdżawanidze.
Arboleda. Krivec. Dobrze ustawiony Lewin. Poszkus. Złatinow. Hadzijew. Świetnie się teraz zabrał. Hadzijew. Jeszcze Hadzijew na pole karne. Kotorowski spokojnie tę piłkę może złapać, bowiem tam Wojtkowiak blokował od piłki od Ikadze. Hadzijew nieprawdopodobny pokrętło w nodze, mówiąc językiem piłkarskim. Rzeczywiście tutaj radzi sobie swobodnie, atakowany czasami przez dwóch Lechitów. Największe zagrożenie z jego strony. Natomiast w tym spotkaniu mniej widoczny Gruzin Olikadze. Nie radzi sobie jak na razie tam z lewej strony boiska, kiedy grał na prawej stronie ten właśnie piłkarz, pokazywany teraz przez realizatora. Był dużo groźniejszy, ogromne problemy miał z nim, szczególnie w trakcie pierwszej części spotkania w Baku, Seweryn Gancarczyk. Jest piłkarzem wybitnie prawonożnym, co pokazał, egzekwując stały fragment gry, także no w jaki sposób to jego zadanie jest utrudnione, kiedy staje naprzeciw też piłkarza szybkiego, wybieganego, mam na myśli Grzegorza Wojtkowiaka, ale rzeczywiście no, podoba się w tych 30 minutach Hadzijew, też nie traci tutaj zimnej krwi Złatinow. To jest konsekwencją wyszkolenia indywidualnego. Teraz widzimy kolejne przyjęcie piłki Złatinowa i faul Dmitrije Iniacza. Przydałoby się zagrać składniej, szybciej, stworzyć zagrożenie pod bramką Łomai, bo ten popisywał się świetnymi interwencjami w tych pierwszych 10 minutach, kiedy to Lechici mieli 3-4 naprawdę znakomite okazje do objęcia prowadzenia. Natomiast od 20 minut jednak ta gra jest wyrównana i klarownych sytuacji do zdobycia gola brak. Lewin. Hadzijew. Iniacz. Gancarczyk i Hadzijew. Gancarczyk. Brzydkie zachowanie teraz Hadzijewa. Nie dostrzegł tego arbiter. Dżurdżewicz. Więcej dokładności, więcej spokoju potrzebuje Lech w środku. Hadzijew. Czertoganow. Poszkus. Mdżawanidze. Mdżawanidze. Indywidualnie teraz Gruzin. Bardzo dobry powrót i wślizg skuteczny na piłkę Krivca. Gancarczyk, teraz dobra piłka do Wichniarka, wychodzi Łomaja, ma bliżej do piłki, jest aut dla Lecha. Chyba celem teraz w tym trzecim kwadransie przed przerwą jest przejęcie inicjatywy przez Lecha, bo naprawdę coraz groźniejsi piłkarze mistrza Azerbejdżanu. Iniacz. Gancarczyk. Gancarczyk. Na głowę wracającego od Ikadze Poszkus i Arboleda. Zastawił się, odwrócił. Zmuszony do interwencji faul Kolumbijczyk. Też musi uważać na ilość tych fauli Manuel Arboleda, bo wiemy, że te żółte kartki to jest jakby nie tylko konsekwencja, no powiedziałbym, takiej jakości, ostrości przewidzenia, ale też za chwilę zacznie liczyć arbiter liczbę fauli. 4-5 fauli i to będzie oznaczać dla Arboledy żółtą kartkę. A będzie potrzebował Lech tego piłkarza w następnych spotkaniach, bo oczywiście tutaj wszyscy wierzymy, że Lech w tej następnej rundzie kwalifikacji ze Spartą Praga zagra. Mdżawanidze i Krivec. Mdżawanidze. Pokazuje się Złatinow, także Hadzijew. Obok niego już dwóch zawodników Lecha. Dżurdżewicz tutaj asekurujący Gancarczyka. Kotorowski. Niezbyt udane wybicie z Łatinow, Arboleda, Wichniarek i Lewin, z Łatinow, Czertoganow, Iniacz, Dżurdżewicz, Gancarczyk, Krivec. No szło to dosyć ciężko, ale utrzymał się Lech przy piłce i niedokładne wybicie, czy w zasadzie podanie Dżurdżewicza. Trochę za szybko pozbywają się piłki. Powinni wymienić trochę więcej podań w środku pola. Teraz dobre przejęcie piłki przez Peszkę. Iniacz. Dżurdżewicz. Iniacz. Gancarczyk. Wymienić piłkę, pokazać się do gry. Spokojnie konstruować akcję. Myślę, że to jest cel teraz Lecha Poznań. Iniacz. Ma teraz trochę więcej miejsca Lech. Dżurdżewicz. Gancarczyk. Dosyć głęboko cofnęła się cała drużyna mistrza Azerbejdżanu. Lewin i Krivec. Będzie okazja. Wichniarek, poprzeczka! Taka...
ustawił na siłę, uderzył tutaj bez zastanowienia lewą nogą Artur Wichniarek. No i w dalszym ciągu bez bramek przy bułgarskiej. Przebitka wygrana o górną piłkę przez Krivca. To zdecydowało o sytuacji dla Artura Wichniarka. No trochę zabrakło spokoju. Strzelił na siłę Artur Wichniarek. Dosyć przypadkowa sytuacja, ale jednak dogodna w 35 minucie do objęcia prowadzenia dla drużyny mistrza Polski. Lewin, Asioli. Asioli, bardzo nieudane zagranie stopera drużyny mistrza Azerbejdżanu, rozpoczyna Grzegorz Wojtkowiak. Dość kontrowersyjna teza postawiona w przedmeczowym studio w Polsacie Futbol przez właściciela Lecha Poznania Skarutkowskiego. Teza mówiąca o tym, że Artur Wichniarek będzie bardziej pożyteczny teraz w walce o tę Ligę Mistrzów niż byłby Robert Lewandowski. Przez to, przez doświadczenie. Tak argumentował Jacek Rutkowski. Odikadze! No, nie sięgnął tej piłki Roberta Spożkus. Zamykał także Hadzijew. Kolejny groźny wypad drużyny Interu Baku. Z drugiej strony szybko uwierzył w Wichniarka właściciel. Wysoki kontrakt tego piłkarza. Też szybko pokazał drużynie swoją wartość Wichniarek. Pokazał, że może pomóc drużynie i stylem gry, i sposobem, i techniką, i skutecznością. To udowodnił na murawie Baku. Asioli, Lewin. Teraz krąży piłka między stoperami Interu Baku. Brazylijczyk Asioli. Wypychany tam Odikadze. Gramy dalej. Cofnięty Wichniarek. Bardzo dobre zagranie do Peszki. Idzie także za akcją Krivę coraz Sztylić. Peszko! Tak trochę to podanie bez konkretnego adresata w wykonaniu reprezentanta Polski. Teraz trzeba wracać. Czwórką, piątką ruszają gracze Interu Baku. Czertoganow i Złatinow. Zaczekał jeszcze na czerwenkę. Zlekceważył tę sytuację Złatinow. Znów Wichniarek. Podnosi rękę Krivec. Peszko. Wichniarek. Dżurdziewicz. Do Wojtkowiaka. Nie ma spalonego. Ale też za Wojtkowiakiem natychmiast pod własne pole karne podążał Odikadze. Wichniarek. Zablokowany ten strzał napastnika Lecha. Hadzijew. Walczący znów Krivec. Czysto odzyskana piłka przez Białorusina. Krivec obok bramki. Starał się uderzyć w kierunku dalszego słupka. Sierhej Krivec. To, czym wspomniałeś, ma doświadczenie w Champions League. Zdaje sobie sprawę, że to są takie trudne momenty meczu. Teraz wścieka się na takie nieodpowiedzialne zachowania swoich piłkarzy trener Tsahadze. Tutaj chyba chodziło mu o to, że faulował Krivec, odzyskując tę piłkę. Natomiast widzimy, jak walczy zobaczmy. Białorusin. Mam wrażenie, na pograniczu faulu ten ślisk. Lewin. Bosacki. Sztylić. Dobrze przejmował piłkę od razu do przodu. Jeszcze Wichniarek. Asioli. Odikadze, Kandelaki. Kandelaki, przy nim Iniacz. Znów wróciła piłka do stoperów. Asioli, Lewin. Czertoganow. Hadzijew. A tutaj pokazuje szerokie spektrum dryblingu Hadzijew. Odikadze i Wojtkowiak. Sztuczki techniczne, trzeba przyznać. Jest zadowolony Odikadze. Brakuje mu takich piłek do nogi. Chyba nie czuje się najlepiej na tej stronie boiska. A ja pokazuję zmianę jakby strony trener Interu Baku. No widzimy, nie ma przebacz, kiedy walczy się o Ligę Mistrzów. To pięta Artura Wichniarka. Teraz dobre wyjście z bramki Łomaj. Hadzijew. Poszkus, przy nim Arboleda, czysto, czysto, bez faulu, to jest kolejne przewinienie Kolumbijczyka. Tam sugeruje sędziemu, że nurkuje, kładzie się przy tym, no nawet delikatnym kontakcie fizycznym Roberta Spożkus. Milorad Mazic, arbiter Serbii, nie jest nerwowy, nie chce tutaj pokazywać na siłę żółtych kartek. Złatinow,
Ostre wejście Dżurdziewicza, nie odgwizdał przewinienia arbiter, czerwenka do Kandelakiego. Ten często pokazuje się z lewej strony, natomiast też bardzo często po prostu nie widzą go partnerzy. Znów zagranie do Złatinowa, dynamika Peszki i jest rzut wolny dla Lecha. Nieco ponad 5 minut do końca pierwszej połowy. Rewanżowe starcie drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. 1-0 na stadionie Tofika Bahramowa w Baku. A dzisiaj w Poznaniu na razie goli nie oglądamy. Bosacki. Dżurdziewicz. Przepuścił Sztylić. No, sądził Wichniarek, że tam ruszy za tą piłką, zamykając akcję Sławomir Peszko. W zasadzie dwóch zawodników tutaj zagrało bez piłki, myląc tylko defensywę rywala, więc Sztylić, a także Wichniarek, ale no troszeczkę inny pomysł miał na tę akcję Sławomir Peszko. Lewin. Kandelaki. Asioli. Mdżawanidze. Złatinow. Złatinow, dobrze. Iniacz, przejęta piłka przez Lecha. Jeszcze raz walczący Dmitry Iniacz. I mamy rzut wolny. Gacarczyk już rozpoczął. Do Dżurdziewicza. Wichniarek. Wichniarek im Dżabanidze, Wichniarek do lewej nogi, Wichniarek szukał tam Sławomira Peszki, tylko aut dla mistrzów Polski. 4 minuty plus to, co doliczy arbiter do końca pierwszych regulaminowych 45 minut. Wichniarek. Gancarczyk. Wraca Poszkus, Hadzijew. Czertoganow. Już pokazał się Czerwenka. Idzie także za akcją z lewej strony Kandelaki. Czerwenka niedokładnie do Poszkusa. Czerwenka zmarnował szansę na wyprowadzenie naprawdę bardzo groźnego kontrataku. Pokazywał się tutaj Hadzijew, był sam z prawej strony. Pokazywało się dwóch, trzech innych piłkarzy. Iniacz, Peszko, Iniacz. No jeszcze więcej ruchu bez piłki z przodu, bo nie za bardzo jest do kogo zagrać. Przez moment stanęli i Sztylić, i Kriwec, i Wichniarek, i Peszko. Malech, wrzut piłki za linii bocznej boiska. Popatrzmy, Peszko! No, czy było zagranie ręką? Tam protestuje Wichniarek, inni zawodnicy Lecha, ale Azerowie wyprowadzają już kolejną akcję. Złatinow do Odikadze. Tutaj widzimy z dużym spokojem interweniuje reprezentant Polski Grzegorz Wojtkowiak. To się mogło podobać. Bosacki. Mam wrażenie, że było to cokolwiek przypadkowe. Natomiast bardzo sprytnie wcześniej dryblował Peszko, tak w swoim stylu. Sztylić. Sztylić do Peszki. Wciąż Peszko. Peszko. Taki brak zdecydowania. Za dużo jest tej jednak nonszalancji momentami w ostatniej fazie akcji, kiedy można to skończyć zdecydowanie lepiej, dokładniej. Teraz czytelne podanie do Gancarczyka. Ten przewrócony przez Hadzijewa, ale arbiter gry nie przerywa. Dżurdziewicz, Wichniarek do Peszki. Wciąż leżący na murawie Seweryn Gancarczyk, a jego koledzy grają. Peszko. Gancarczyk pokazuje już kolegom, aby dalej grali. Podnieś się z murawy. Lewy obrońca Lecha Poznań. To jest właśnie Seweryn Gancarczyk. No taki mieliśmy przez moment, powiedziałbym, element zawieszenia w tej akcji. Czekał Peszko, co się wydarzy, czy przerwie grę arbiter. Czekał też pilnującego Kandelaki, a później już przy tej pierwszej próbie dryblingu reprezentanta Polski faulował doświadczony Gruzin, który ma także 14 meczów w dorosłej reprezentacji swojego kraju. I tutaj widzimy zagranie w polu karnym Masiolego. Kriwec. Rozpoczyna się 45. minuta spotkania.
Krivec, Arboleda, Dżurdżewicz, Bosacki. Wybijają Azerowie. Z autu Wojtkowiak. No jedna z ostatnich szans Lecha Poznań w tej pierwszej połowie. Skakał Bosacki, jeszcze raz Iniacz, Krivec do Peszki. Radził sobie Kandelaki, Iniacz, Bosacki, Sztylić. Wichniarek nie zrezygnował z walki o tę piłkę. Jeszcze jeden korner dla Lecha Poznań. I spryt Sztylicza, i spryt Wichniarka. Wiedział, że ta piłka może do niego dojść, też sprytnie chciał ją posłać w kierunku bramki. Był królem Bielefeldu, chciałby być królem Poznania Artur Wichniarek. Minuta doliczona do pierwszej połowy. Jeszcze jedna szansa, Krivec. Nieźle się złożył, ale też bardzo dobrze blokował Złatinow. Sparta Praga prowadzi w rewanżowym meczu 2-0, więc mają już w tej chwili przewagę 5 goli nad drużyną z Lipawy. I to tylko potwierdza, że Sparta będzie grała w trzeciej rundzie kwalifikacji. Na razie też z takim wynikiem, który daje awans do tej trzeciej rundy Lech Poznań, ale czekamy na więcej. Tak, tutaj Lech nie odpuścił, ale też Interpaku nie odpuścił. Zacięty mecz jak na razie przy bułgarskiej. Naprawdę nie jest łatwo z mistrzem Azerbejdżanu mimo korzystnego wyniku pierwszego spotkania. I z autu Grzegorz Wojtkowiak, Peszko, Wichniarek, Bosacki, Sztylić w polu karnym. Jeszcze Bosacki, już nie pozwoli na ten strzał Gancarczykowi. Arbiter, to jest koniec pierwszej części spotkania bez bramek na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Po pierwszej połowie rewanżowego spotkania drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Mistrzów. My do Poznania wrócimy za kilkanaście minut.